Witam Państwa serdecznie w Muzeum Łazienki Królewskie i zachęcam do zwiedzania letniej rezydencji króla z mapą wodną łazienek. W wersji papierowej można otrzymać ją bezpłatnie we wszystkich kasach muzeum, natomiast w wersji elektronicznej jest do pobrania na stronie internetowej muzeum. Na mapie wyróżnione zostały miejsca związane z wodą, m.in. wodozbiór, świątynia egipska i źródełka powstałe za czasów Stanisława Augusta. Jest na niej również zaznaczony punkt, na którym się obecnie znajdujemy, czyli most z kamienną kaskadą. Jest to szczególne miejsce, ponieważ stąd roztacza się piękny widok na amfiteatr i pałac na wyspie. Zarówno amfiteatr, jak i pałac na wyspie nierozerwalnie są związane z wodą i usytuowane zostały na wyspach. A jak wiemy, od czasów starożytnych wyspy budziły ciekawość i zainteresowanie. Jedną z takich tajemniczych wysp była w XVIII wieku Cytera, siedziba bogini miłości Wenus. Symboliczną cyterą stał się również łazienkowski amfiteatr, który otwarto 7 września 1791 roku w rocznicę elekcji Stanisława Augusta. Amfiteatr, jak pisał Władysław Tatarkiewicz, ma formę starożytną, natomiast zawiera również cechy romantyczne. Romantyczne jest oddzielenie sceny od widowni kanałem z wodą, a także umieszczenie ruin wśród drzew i połączenie architektury z krajobrazem. Scena teatru umieszczona jest na wyspie i oprócz walorów estetycznych stanowi ona enklawę dla wielu gatunków zwierząt, które potrzebują spokoju. Widownia amfiteatru oddzielona jest od sceny wodą i wznosi się w górę kamiennymi stopniami. Na attyce amfiteatru za czasów Stanisława Augusta ustawiono 16 posągów wybitnych dramatopisarzy, których szczególnie cenił Stanisław August. W dolnej części amfiteatru stanęły dwie figury Kleopatry i umierającego gladiatora, które dotychczas stały na tarasie pałacu na wyspie. Ich miejsce zdobią wykonane z piaskowca rzeźby przedstawiające personifikację dwóch dużych polskich rzek – Bugu i Wisły. Przyjrzyjmy się dokładniej uosobieniu Wisły. Została ona ukazana jako półleżąca kobieta, spierająca się na wiośle. Towarzyszy jej putto, trzymające snop zboża. Symbolika dzieła nawiązuje do handlu wiślanego, którego przedmiotem było przede wszystkim zboże, ale drogą tą transportowano również na dużą skalę produkty leśne, zwłaszcza drewno. Na rzeźbę możemy więc spojrzeć jako na rzadki przykład dzieła sztuki, które jednocześnie skłania do przyjrzenia się historii gospodarczej. Zapraszamy Państwa do zwiedzania ogrodów Łazienek Królewskich. Wykorzystując mapę wodną, możemy stworzyć własną ścieżkę zwiedzania, nie tylko indywidualnego, lecz także rodzinnego lub grupowego.